Joanna i Jacek Kurscy pogrążeni w rozpaczy. Powiadomili o rodzinnym dramacie. Przykre wieści z domu Jacka i Joanny Kurskich. Mieszkająca w Stanach Zjednoczonych rodzina byłego prezesa TVP mierzy się z bolesną stratą. Jeszcze dzień wcześniej nic nie wskazywało, że nastąpi koniec. To dla nas ogromna tragedia, wyznała Joanna Kurska. Jacek Kurski po odejściu z TVP znalazł pracę w Radzie Dyrektorów Banku Światowego w Waszyngtonie i wyjechał za ocean. Wkrótce dołączyła do niego Joanna Kurska, która na początku stycznia pożegnała się z posadą szefowej pytania na śniadanie i razem z córką przeprowadziła się do męża. Rodzina zamieszkała w okazałym apartamencie z kominkiem. Z Kurskimi przyleciał do USA ukochany kot, którego małżonkowie przygarnęli 5 lat temu. Joanna Kurska poinformowała o śmierci w rodzinie. Od kilku dni Kurscy mierzą się z bolesną stratą. Nie żyje ich kot Iwan. W zeszły czwartek zwierzak trafił do kliniki weterynaryjnej, gdzie podpięto go do respiratora, ale mimo wysiłków nie udało się go uratować. Dla nas to ogromna tragedia. Iwanek był częścią rodziny, był z nami wszędzie, powiedziała Joanna Kurska w rozmowie z Faktem. Jak podkreśliła, Iwan towarzyszył rodzinie prawie na każdym zdjęciu. Choć od śmierci czworonoga minęło już kilka dni, wszyscy wciąż rozpaczają po jego odejściu. Nie możemy się otrząsnąć i jesteśmy w szoku. Tak pięknie się tu wszystko układało, a teraz taki cios. Ja do dziś nie doszłam do siebie, a Ania wciąż o niego pyta i myśli, że on zaraz wróci od lekarza, powiedziała tabloidowi żona Jacka Kurskiego. Jak doszło do śmierci Iwana? Okazuje się, że jeszcze dzień wcześniej kot zachowywał się normalnie. Kurscy pogrążeni w smutku. Dlaczego Iwan umarł? Problemy nastąpiły 31 sierpnia. Joanna Kurska nagle zauważyła, że pupil leży osłabiony i nie reaguje. Niewiele myśląc, zabrała go do weterynarza na badania, lecz w międzyczasie stan kota pogorszył się do tego stopnia, że trzeba było przeprowadzić reanimację. Kurska wyznała w rozmowie z Faktem, że lekarze podejrzewali u Iwana zatrucie. Jej samej trudno w to jednak uwierzyć, ponieważ zwierzak ostatnio nie wychodził z domu, a jedynie wylegiwał się na tarasie. Ogródka nie mają, więc raczej wersja z podrzuceniem trutki odpada. Kurscy powoli dochodzą do siebie, lecz pewnie minie jeszcze trochę czasu, zanim oswoją się z pustką po swoim ulubieńcu.